Ale to możesz nagrać, że to jest przyszła czempionka. 6-miesięczna klaczka, która jest po czempionie krajowym o imieniu Amadeusz. Ogier pochodzący ze stadniny w Janowie. Ogier z Janowa. Ogier z Janowa. A jego ojciec Amadeusza 15 lat był czołowym ogierem do krycia w Szwajcarii. To jest jej dziadek. To są członkowie mojej rodziny. Żartujesz oczywiście. Nie, nie żartuję. To są członkowie mojej rodziny. Lubisz konie? Uwielbiam. Ale co to znaczy uwielbiam? Jestem w każdej wolnej chwili z nimi. Startujesz w jakichś pokazach? Oczywiście. Ostatnio brały moje konie w czempionacie w Opatowcu. To jest właśnie czempionka. No pięknie. I jakie ma imię? Imię ma Flavia. To jest Flavia. To ja znam tego konia. Ta, która się urodziła u mnie wychowała i u mnie w tej chwili ją hoduje. Piękny koń. Przepiękna, młoda, 6-miesięczna klaczka, w której pokrywam wielkie nadzieje na czempionatach w przyszłym roku. Żeby mogły być tak spokojne i tak rodzinne jak w tej chwili, wymagają wiele pracy, wymagają wiele opieki, bo one po prostu chcą być pieszczone. Dlaczego one przychodzą do ciebie? Do mnie też. Nie bój się. Bo one są wychowane przeze mnie, żyją w otoczeniu ludzi i są przyjaciółmi ludzi. Z tyłu za tobą ten czarny? Tak. To jest 4-letnia klacz o imieniu Tabesla, która jest zupełnie z innej linii koni, ale też ją bardzo lubię, bo jest wybitnie spokojną klaczą. Nie wiedziałem, że masz konie. Nie wiedziałem, że masz tak ładne konie. No a ta najmłodsza latorość jest śliczna. To jest, to mówię, będzie czempionka przyszłorocznych czempionatów, ponieważ nie ma takiego hodowcy, który by do mnie nie przyjechał i nie zwrócił na niej uwagę. Aż boję się, żeby jej się nic nie stało. Florencja, chodź, nie bój się Florencja, nie bój się kamery Florencja. A, to tak łatwo powiedzieć, ona się denerwuje. Dasz nóżkę Florencja, daj nóżkę, pięknie nóżkę dała, pięknie, brawo, pięknie. Nie bój się. One się niepokoją, bo jestem z kamerą, wiesz? Ja wiem. Chodź do mnie, Flavia. Nie bój się. Gwiazdeczko, nie bój się. Robimy ci zdjęcie. Musisz się czuć jak na czempionacie. Przepięknie. Masz już brzydkie kopytka, musimy zrobić kokopyt, pokaż nogę pięknie. Dobrze, bardzo ładnie, ale musimy zrobić kokopyt.